Cześć, tu Eni. Witam Was na moim kanale Kombinuję z papierami. Dzisiaj do Was przychodzę z paczką z Lemoncraft, bo jest już u mnie dość długo. Dostałam ją jeszcze w tamtym miesiącu, pod koniec marca jakoś. No ale wcześniej Wam jej nie pokazywałam, bo były inne rzeczy do prezentacji, typu jeszcze jakieś tam prace, hole, które tam też mam zbiorcze pod koniec miesiąca. No i też dziewczyny mnie obdarowały mnóstwem paczek, które chciałam Wam pokazać. No i wiadomo, wielkanocne prace jeszcze przed świętami. Chciałam pokazać, jakie zrobiłam, bo po świętach to już się nie ogląda tak fajnie jak przed. Więc dopiero przychodzę do Was z tym pudełkiem. I mam nadzieję, że zdążę jeszcze przed tym kolejnym, bo w sumie nawet nie wiem, kiedy następny wychodzi. Ale może ktoś jest po prostu ciekawy, co można w takim znaleźć, może w ogóle nie wie o czymś takim, chociaż wiecie, wątpię, bo już kilka dziewczyn nie pokazuję od dość dawna, zresztą też Asia Szuli, którą chyba wszyscy znają, więc nie wiem, czy tu w ogóle zobaczycie coś nowego, czy właśnie nie widzieliście już wszyscy tego pudełka i zastanawiałam się, czy w ogóle nagrywać. Ale stwierdziłam, że skoro tak wszystko pokazuję, to może się znajdzie osoba, która nie widziała tego filmu i z chęcią coś takiego obejrzy. A jeżeli znacie tą zawartość, to możecie tam sobie przewinąć, bo jeszcze tam zrobiłam sobie małe zamówienie papierów dodatkowo, które tam już za mną chodziły od dłuższego czasu i stwierdziłam, że mogą mi być potrzebne. Do uzupełnienia pewnych projektów, bo zastanawiałam się nad nimi już trochę i jakoś tak w końcu stwierdziłam, że je wezmę. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam też później sobie najwyżej przewincie. I może coś tam jeszcze wypatrzycie, czego nie widzieliście wcześniej. Także nie przedłużam i zapraszam na taki filmik. I zaczniemy sobie prezentację tego, co kupiłam od tego tajemniczego pudełka. Ja już je sobie wcześniej wstępnie otworzyłam, więc wiem, co tam już jest. Nie wytrzymałam, tym bardziej, że wiecie co, ja to nagrywam jeszcze przed samymi świętami. Teraz jest 2 dni do świąt, ponieważ chciałam sobie pochować wszystkie te pudełka, żeby mi się tutaj nie walały kartony, więc wszystko teraz siadłam po kolei i nagrywam, czy paczki niespodzianki, czy to i wszystko tak po kolei. A ja to dostałam już jakiś czas temu, otworzyłam, bo ciekawa byłam, nie umiałam wytrzymać, a że nie miałam wcześniej czasu na nagrywanie, bo musiałam ogarnąć te wszystkie wymianki, żeby zdążyć z prezentami też na czas, to stwierdziłam, że sobie zajrzę wcześniej i starałam się tak mniej więcej ładnie, wiecie, zapakować jak było. Oczywiście ja tak mega starannie też może nie umiem, ale mniej więcej to tak wygląda. I co to w ogóle jest to tajemnicze pudełko, tak pokrótce dla tych, którzy pierwszy raz o tym słyszą, chociaż wątpię, myślę, że większość tutaj już wie, co to w ogóle jest, ale to tajemnicze pudełko możemy kupić w Lemoncraft, tam nawet jest chyba, z tego co pamiętam, zakładka specjalna tajemnicze pudełko, czy coś takiego, i to wszystko tam, te wszystkie pudełka są w jednej zakładce. I te pudełka wychodzą zwykle co miesiąc. Zwykle mówię, bo chyba była tam przerwa w jednym miesiącu, jakoś tam po świętach, chyba w styczniu nie było, jak dobrze kojarzę. Ale zwykle wychodzą jakoś tam co miesiąc i powiem Wam, że nie powiem Wam, że nie pamiętam dokładnie tej daty, kiedy, od kiedy do kiedy, czy to zaczyna się z początkiem miesiąca, czy jakoś tam w połowie, bo teraz mi to zupełnie wyleciało, ale mniej więcej to tak jest dostępne przez jakiś tam miesiąc około. I koszt takiego pudełka jest 120 zł, jeżeli kupimy przez pierwsze chyba 2 tygodnie od wyjścia takiego, a później one dalej jest dostępne, ale już za cenę 150 zł, więc jeżeli chcecie takie pudełko, to warto od razu je zakupić po tej niższej cenie, tym bardziej, że one później są niby dostępne, ale do wyczerpania zapasu, więc nie wiadomo też, jak długo potem będą. I cóż, na czym to wygląda, na jakiej zasadzie te pudełka? Że nie wiemy do końca, co tam w ogóle znajdziemy.
ma być to taka forma, wiecie, niespodzianki, że sobie kupujemy jakiś taki kit, z którego zwykle możemy zrobić jakieś różne prace, bo wszystko tutaj raczej do siebie fajnie pasuje. I tak jak tutaj widzicie, jest jakaś zapowiedź tego pudełka, tak? Czyli mamy tutaj wszystko na takim jednym zdjęciu i mniej więcej widzimy, czego możemy się spodziewać, ale nie wiemy, czego dokładniej, bo każde pudełko jest jakby inaczej nazwane i mamy prezentację zwykle kolorów, jakie mniej więcej tutaj, znaczy, no jakie powinny właściwie być w tym pudełku, w jakich kolorach to będzie. Mamy jakieś różne takie zapowiedzi papierów, które możemy znaleźć w środku. Możemy przynajmniej zgadywać, ale też ciężko, bo wiecie, Lemoncraft ma podobne do siebie papiery, więc dużo kolekcji też ma na przykład dechy i nie wiemy do końca, jakie się znajdują, ale możemy się pobawić w zgadywanie. To, co tutaj znalazłam na przykład w środku, to w ogóle się tego nie spodziewałam kompletnie, ale zadowolona jestem ogólnie z tego pudełka, to już mogę powiedzieć, choć nie wszyscy mogą być akurat z tego, a dlaczego, to zaraz Wam powiem. No i oczywiście tutaj też mamy różne materiały, po części tutaj już na przykład możemy się spodziewać koronek, jakichś tam listków, radełka właśnie, czy że będą to jakieś motyle, kwiaty, róże na przykład, więc to już nam daje do myślenia, czy lubimy taki klimat na przykład. I w środku zawsze, no tutaj w tej ulotce jest napisane właśnie, na czym to wygląda, na jakiej zasadzie to pudełko. I tutaj mamy akurat o tej kolekcji opis, że może żyć, kochać, tańczyć, tworzyć, rozmyślać tak lekko, tylko wtedy, gdy tego chcesz. Kiedy w miejscu chcę, postawisz muszę, nic nie będzie lekko. Czyli tutaj mamy taką też zapowiedź, mniej więcej w jakim to może być klimacie, że tutaj mnie to przynajmniej przyszło od razu na myśl, że będą właśnie na pewno jakieś motyle, dlatego, że tam były. No i wiecie, coś z tańcem mi się skojarzyło, myślałam nawet, że to może być coś z tej nowej kolekcji baletowej, ale zdziwiłabym się, bo raczej tutaj takich typowo nowości nigdy nie ma. Przynajmniej się do tej pory nie zdarzyło, jak tak obserwowałam te pudełka, bo mimo, że nie kupuję wszystkich, to tak z ciekawości oglądam, co tam w danym miesiącu w nich jest. Więc raczej są to zwykle starsze kolekcje, ale tak mi się to skojarzyło właśnie z tańcem, z jakimiś motylami, z lekkością, z takimi kwiatami, coś, że to będzie w takim klimacie. No i dlaczego to tym razem wzięłam? Bo do tej pory kupiłam sobie tylko jedno. No i pierwsze i takie trochę pechowe dla mnie, w sensie nie takim, że było jakieś brzydkie czy coś, bo rzeczy w nim były bardzo ładne, ale niestety było to pudełko takie dedykowane no pracom ślubnym. Tematyka typowa ślub. A jak wiecie, ja nie robię prac na sprzedaż, więc no musi ktoś z bliskich, ze znajomych czy z rodziny no się żenić, żeby mi to było potrzebne, więc bardzo rzadko tworzę takie prace. Ostatnio akurat miałam okazję, bo mój brat się żenił, więc akurat cięłam kolekcję z Lemona i akurat dokładnie te same papiery, które znalazły się w tym pudełku wtedy, więc nie dość, że już je no cięłam, to jeszcze miałam je znowu, a nie wiem, czy też tak niektórzy mają, ale ja nie lubię w swoich projektach ciąć dwa razy tych samych papierów przy takich większych, bo nie mówię o kartkach, no bo tam kartki mogę z jednej kolekcji robić więcej, ale jeżeli chodzi o jakieś albumy, właśnie większe projekty, to raczej także wykorzystuję prawie całą kolekcję, to nie lubię robić tego dwa razy. Chyba że to są naprawdę jakieś wyjątkowe takie kolekcje, które bardzo trafią do mojego serca, typu, nie wiem, Era Techniki na przykład. To są papiery, które chyba nigdy mi się na przykład nie znudzą, czy teraz jeszcze te nowsze. Czy na przykład teraz te różne magiczne, no bo gdzieś tam, wiecie, potterowe, to gdzieś w moim sercu i pewnie też bym mogła je ciąć i ciąć. Ale jeżeli chodzi o takie w tematyce ślubnej, no to nie lubię dwa razy. Ale no już wiecie, było, no to pewnie gdzieś tam w przyszłości wykorzystam. Ale no co, otworzyłam tamte pudełko, zajrzałam do niego, fajne bardzo rzeczy, ale no leży sobie na półce i czeka na jakiś ślub. I za bardzo nie mogłam się nim nacieszyć, no bo robić do przodu pracę, no to też, wiecie, no trochę bez sensu, bo potem nie ma gdzie tego trzymać.
może się gdzieś coś pognieść, więc też tak bez sensu. Więc cała ta taka zawartość typowo ślubna jest tam zapakowana, ciągle w tym samym pudełku i po prostu tam też od razu chowam jakieś inne ślubne papiery, dodatki, które gdzieś tam czasami dostanę w gratisach. Bo raczej po prostu w tej tematyce nie tworzę. Więc no, pomyślałam, że zrobię sobie taką niespodziankę dodatkową na święta z jakichś tam swoich pieniążków, które gdzieś tam dostałam na święta, czy tam na inne okazje miałam swoje odłożone i po prostu sprezentowałam sobie takie pudełko sama, żeby po prostu mieć coś, co mogę tym razem pociąć trochę wcześniej, już się nim nacieszyć, niż żeby leżało i czekało na okazję. I to po prostu bardzo trafiło do mojego serca, ponieważ ja uwielbiam, no, kolor różowy lubię i takie w ogóle też słodkie klimaty, poza tymi moimi fioletowymi kolorami i tym takim klimatem vintage, to uwielbiam właśnie też takie słodkie, kwiatowe, bardzo kobiece kompozycje i delikatne kolory, więc tutaj to mi się spodobało. Uwielbiam też motyle, no dechy też bardzo często używam takich teł z dech w swoich pracach. Koronki ubóstwiam, więc no mówię, tak mnie skusiło to. No i sama ta tematyka, że może będzie coś o tańcu, więc stwierdziłam, że biorę. I tak, każde pudełko jest raczej takie same, ale różni się jakimiś tam detalami, typu kolorem wstążki, czy jakichś tam dodatków, czy kolorem kwiatów czasami, ale raczej wszystkie są do siebie podobne, są tam małe różnice. I tak jak tutaj ja dostałam na przykład taką fajną różową wstążkę, mega w takim, wiecie, rażącym różu, takim jak ja to mówię, nawet barbiowym, więc na jakiś album dla dziewczynki na pewno będzie od razu fajna. U Asi na przykład widziałam, że była wstążka taka bardziej malinowa, taka ciemno-różowa mocno, też ładna, ale ta moja mi się chyba bardziej podoba, bo takiej w ogóle nigdy, wiecie, nie miałam i do dziecięcych projektów będzie jak znalazł. Więc tu już mamy wstążkę do wykorzystania. To wszystko jest opakowane w taki piękny papier, który można wykorzystać, żeby zapakować jakiś upominek później jeszcze dodatkowo, więc też fajnie, że to jest tak ładnie opakowane. No i to już sobie odkładamy na bok, tym pozachwycamy się za chwilę. I tu mamy papiery. Też próbowałam zgadywać, jakie to będą. Ale tak jak mówię, no mnie to się kojarzyło tylko z kolekcją w sumie Next to Me. Mówię, może ta różowa, ostatnio akurat robiłam z niej album, więc mówię, no może, chociaż no mówię, no liczyłam, że nie będzie jednak, bo ją miałam. Myślałam o tej nowej też przez chwilę, ale mówię, no nie, no nowa, no to no, no na pewno nie będzie najnowszej kolekcji tutaj. I dlatego też nie wpadłam na to, że to mogą być takie. I zaraz Wam pokażę, co tu mamy. Wyjmę to wszystko już z tego szeleszczącego worka. Staram się to robić jak najciszej, żeby Was tutaj nie denerwować tym szelestem. I co my tutaj mamy? Na początek od razu mamy bazę i nosidełko do Exploding Boxa. Więc od razu wiemy, że będziemy z tego robić boxa. Cały komplet, tutaj to nosidełko, podstawa i wieczko do pudełka, więc już fajnie, bo ja akurat mało zrobiłam, a miałam ochotę znowu zrobić dla odmiany zamiast kartki komuś na urodziny, to właśnie jakiegoś boksa. I tutaj na początku mamy te takie papiery, co są z Lemona, z tych Vintage Time i tutaj są różne numery. Ja powiem Wam, że kolekcjonuję niemal wszystkie, żeby mieć wszystkie numery tutaj. I jak coś wykorzystuję, to nawet mi zawsze korci, żeby od razu dokupić. Bo to są naprawdę fajne takie arkusze z różnymi dodatkami, które możemy wykorzystać czy w kartkach, czy w ozdobieniu później jakiegoś pudełka, czy w zapięciach różnych klapek, wodospadów, albumach, czy w przyozdobieniu nawet różnych kieszonek. No są naprawdę bardzo fajne te dodatki w takich, wiecie, kolorkach pastelowych, takie szabi, jak ja lubię, więc no one mi się bardzo podobają. I powiem Wam, że tego akurat nie miałam i sobie go kupiłam dodatkowo, więc pewnie teraz jeden pójdzie na prezent do kogoś, bo no nie wiedziałam, że będą w tym pudełku. Więc tutaj mamy takie różne motylki, ramki z motylami i z kompozycjami kwiatowymi i tutaj są dwa arkusze
każdego z tych dodatków. Dwa arkusze takie akurat te miałam. Takie tu są karty, znowu też fajne na maty do zdjęć, do albumów, na przykład czy na jakieś zapiski, albo na ozdobienie jakiejś tam książeczki. Też lubię tak te wykorzystywać. I tu też różne ramki ozdobne. I trzeci arkusz to jest takie no, fajne do kartek, właśnie różne kompozycje kwiatowe, motyle, którymi możemy później przyozdobić swoje prace. Więc ja to bardzo lubię, także tego nigdy nie zawielę i się na pewno wcześniej czy później wykorzysta. I papiery, jakie to były? Tu w ogóle się zdziwiłam i na początku się wystraszyłam, mówię, no nie, bo ja akurat kupiłam, tak sobie pomyślałam, bo nawet nie wiedziałam, no wiecie, też nie śledzę tego tak dokładnie, ale nie wiedziałam, że po prostu tych takich bloczków deseczkowych jest więcej. Myślałam, że jest tylko jeden, a tutaj później się uspokoiłam, bo zobaczyłam, że tu jest jakieś 0,4. Pamiętam, że w moim były deski i koronki i tu się dziwiłam, że są jakieś nuty, więc zaraz zajrzałam, jaki ja sobie kupiłam i mówię, nie, na szczęście te są inne, więc tym bardziej się ucieszyłam, że będę miała więcej tych różnych desek, więc mogę szaleć z tymi tłami, a nutki też się właśnie przydadzą, bo to całe pudełko, powiem Wam, że w pierwszej chwili jak zobaczyłam, to skojarzyło mi się z jakimiś typowo kwiatowymi właśnie pracami i z tańcem, z baletowymi, z tymi, no, w połączeniu z tym nowym bloczkiem do wycinania z baletnicami, no to będzie coś cudownego. I właśnie tutaj będą do tego bazowe tła, bo ja akurat tej kolekcji Elegance nie kupiłam, więc w zamian tego mam to. I nuty, wiadomo, do tańca jak najbardziej pasują, więc się bardzo ucieszyłam i szybko sobie przejrzymy ten bloczek. Zaraz powiem Wam o tym. I tutaj mamy w tym bloczku zawsze na okładce jakieś takie też dodatki do wycięcia. Tu co prawda są bardziej takie, wiecie, bożonarodzeniowe, więc trochę sobie poczekają. Ale na pewno zimą też wykorzystam, będę sobie robiła z tego kartki. I tu mamy tak, różne deski, a z drugiej strony nutki. I tych nutek nie będę Wam bardziej pokazywała, bo one wyglądają bardzo do siebie podobnie, tylko mają jakieś inne tytuły, inne rozmieszczenie tych nut, ale ogólnie co strona to są jakieś nuty. No szkoda, że to nie jest bardziej urozmaicone, bo deski mamy na przykład różne odcienie i każde się naprawdę od siebie różnią, a tutaj wszystko jest tak no w jednym klimacie. Więc tutaj szkoda, no tak jak tutaj widzicie, są bardzo podobne, ale no, co to się wykorzysta, tak jak mówię, do jakichś tanecznych, muzycznych, wszystkich jakichś takich będą pasować. I tak jak tutaj mieliśmy na przykład deski takie jasne z takimi przecierkami białymi, tu mamy taką dechę typowo jak trochę panele, te są bardzo ładne, te odcienie, tu już mamy zupełnie w innym kolorze. Takie bardziej trochę nawet zimowe, do zimowych prac. Tu takie, te też są fajne, takie ciemniejsze. I taka już jednolita. I tu już mamy od początku, bo to się powtarza zwykle razy dwa w tych bloczkach, z tym, że z tyłu już nie ma elementów, tylko jest taki biały papier. No też można sobie z niego powycinać z wykrojników. Takie w grubszym papierze i potem jak się maluje gesso, to też są fajne. Justyna mnie nauczyła wykorzystywać takie rzeczy w ten sposób. I jeżeli chodzi o kolekcję, to była tam taka starsza kolekcja Sweet Secrets. I powiem Wam, że ja się bardzo ucieszyłam, ponieważ to był jeden z nielicznych bloczków z Lemona, których nie mam. I takich właśnie typowo bazowych papierów nie kupowałam. Nawet powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam, że taki bloczek jest wcześniej. Ale tak jak mówię, niektórzy mogą się tym pudełkiem no, zawieść, ponieważ może liczyli na jakąś kolekcję, a tu raczej są takie tła bazowe tym razem, więc no nie każdemu może się akurat to spodobać, ale ja jestem zadowolona. No tak jak mówię, tego akurat nie mam, więc wolę coś takiego niż znowu coś powtórzonego. Dlatego też się zawsze zastanawiam nad tymi pudełkami, bo no ja dużo kolekcji mam z Lemona, więc po co by mi były znowu kolejne. I co my tutaj mamy? Tu są na odwrocie deski znowu, więc naprawdę mamy pole do popisu, jeżeli chodzi o dechy. Tu jest taki wzorek
i z drugiej strony jest to samo, tylko w różowym kolorze i wszystko jest na tej samej zasadzie, że z jednej strony mamy brązy, a z drugiej róże. I to mi się bardzo podoba, bo jak mnie znacie, wiecie, że ja takie kolory lubię, brązy do vintage prac, te takie bardziej słodkie, więc no idzie to fajnie połączyć. Też zrobić takie właśnie delikatne, romantyczne prace. Paseczki. Takie. Coś takiego. Tu znowu jest taka strona bardziej, od razu mi się skojarzyła z jakimś layoutem, bo tutaj mamy takie rozmyte to, żeby właśnie tutaj jakieś zdjęcie dać i kompozycję ułożyć, a tu będzie nam wyraźna taka grafika wystawać. Więc no nie wiem. Z drugiej strony, jak ktoś takich nie lubi, no to ma takie jakby kwiatuszki. Chociaż no, ten papier jakoś nieszczególnie mi się podoba, więc może kiedyś jakiś zrobię taki, zobaczę, jak tą stronę wykorzystam. I tu już mamy to, co było z przodu, jakby jest to dwa razy. No, więc tak to się prezentuje ten bloczek. Także akurat na oklejenie, wiecie, boksa to fajne, bo mamy papiery bez żadnych grafik, więc spokojnie do takich rzeczy można to wykorzystać. Ja podejrzewam, że z tego zrobię sobie po prostu dwa różne boksy, bo pierwszy skojarzył mi się zaraz z jakimś takim kwiatowym boksem, bo to te pudełko samo przez się to nam nasuwa. Asia akurat też o tym od razu pomyślała. I powiem Wam, że nie wiem, bo nie mam pojęcia, kiedy to jeszcze konkretnie wrzucę. Wiem, że Asia zapowiadała jeszcze przed świętami z tego live właśnie, jak będzie robiła tego boksa, więc zastanawiam mnie, czy nie zrobię właśnie go z nią. Zobaczę, co tam wymyśli, co zaproponuje. Czy mi się to spodoba na tyle, żebym też go zrobiła. A jak też nie będę miała czasu czy coś, to może zrobię sobie po prostu coś swojego. Ale taki kwiecisty boks na pewno będzie fajny na Dzień Matki na przykład. Chociaż ja już pomysł na prezent dla mamy mam, bo pewną rzecz bardzo chcę, więc raczej na inną okazję bym to zrobiła. Dlatego mówię, że nie wiem, czy po prostu zrobię coś swojego po prostu w późniejszym okresie. Bo potem moja mama ma też urodziny, więc może coś bardziej wtedy, też imieniny. Bo taki kwiatowy boks właśnie sprawi radość na pewno każdej kobiecie, przynajmniej która lubi takie rzeczy. I też zaraz pomyślałam, że na pewno, jeżeli chodzi o mój pomysł, to będę robiła takiego boksa kojarzącego się z tańcem, głównie z baletem. Bo po prostu jak zobaczyłam te dodatki, to mówię, no nie, od razu po prostu ten klimat mi wszedł. I już Wam pokazuję, co tutaj znajdziemy. I tak, pierwsze co, to są takie badziki. Ja się z nich bardzo, bardzo ucieszyłam, ponieważ nigdy tego nie miałam w rękach. Nigdy tego nie zamawiałam, ponieważ to jest stosunkowo drogie i jakoś zawsze szkoda mi było na to pieniążków. Więc fajnie coś takiego tutaj dostać. To są takie zwykłe jakby badziki z klejem, że odklejamy, od razu przyklejamy do pracy. Trochę przypomina takie różne guziczki, tylko bez tych dziurek w środku, więc to jest o tyle lepsze. To jest takie fajne, błyszczące. Tu mamy takie piękne motyle w przepięknych barwach i takie bardziej te badziki vintage, czyli coś, co lubię. Bardzo to fajne. To też można sobie później gdzieś tam do żurnala wykorzystać. Ja zawsze takie ulotki różne szukam, gdzie by tam wcisnąć. Dalej mamy taki drewniany domek, już od razu pomalowany na biało i takie serce trochę jak z masy. Takie z kwiatuszkami. To też można sobie jakoś fajnie wkomponować. I takie plastikowe listki. Ja akurat takie lubię, no nie wszyscy używają takich, ale ja korzystam z takich różnych plastikowych wypełniaczy. Gdzieś tam w kompozycji można takie powciskać. To są takie złote liście z takimi drobinkami srebrnymi. Ładnie przyozdobione. Dalej mamy kwiaty wiśni i to jest fajne, bo ja akurat je mam, więc jak mi braknie, będę mogła spokojnie właśnie te moje dwa boksy zrobić, bo posiadam te kwiatuszki i to nawet w takich samych kolorach. I tak samo mam te, tylko bardziej chyba brzoskwiniowe, z tego co pamiętam. To są takie droższe akurat te kwiatuszki, ale no mówię, mam jeszcze swoje, także będę myśleć. I tu mamy takiego uroczego, przepięknego motylka z taką tutaj koronką, no
pięknie jest przeozdobiony ten motel. To jest taka w ogóle, wiecie, klamerka. Więc można sobie właśnie na wieczko nawet boksa do kwiatów też doczepić, jak było tutaj. Więc no mówię, to pudełko już samo nam mówi, co mamy z tego zrobić. To jest jakby gotowy pomysł. Radełko, ja akurat mam swoje, więc pewnie pójdzie do córki, żeby też już miała. I koronki. Tu jest pierwsza taka bardziej aplikacja, ale ja bardzo lubię takie. Czy pod kartkę, czy na około wieczka sobie można przykleić, to już można pomyśleć. I to właśnie mi się skojarzyło z tym baletem i to na bank trafi na około mojego wieczka. Taka piękna falbanka, to mi się po prostu od razu kojarzy z spódniczką baletową. Taką, wiecie. Piękne. Takim stiulem. Więc no, wydaje mi się, że będzie to pięknie wyglądać. I tu mamy drugą białą, więc też się wcześniej czy później wykorzysta. Też bardzo ładna. I tu jest coś, co ja no to mówię, ucięta firanka. I powiem Wam, że z tego mam taki większy problem, żeby korzystać, no bo to jest duże, więc do kartek no raczej nam się nie przyda, prędzej do jakichś albumów, ale to też, wiecie, jest takie odcięte, więc no też trzeba to czymś zasłaniać, albo sobie równi dociąć, no z tym mam, powiem Wam, problem. Ładne jest, ale nie, może sobie tą aplikację gdzieś powycinać. Ale no nie wiem, może ktoś właśnie pokaże, też będzie miał to pudełko i gdzieś się zainspiruje, jak to wykorzystać, bo to są takie większe, to ja wykorzystuję właśnie takie rzeczy do robienia zdjęć bardziej niż gdzieś tam do prac. Pięknie się wtedy prezentują, typowo właśnie takie ślubne prace. To już prędzej, bo to jest mniejsze, więc nawet pod kartkę i na tym budować kompozycję idzie fajnie sobie użyć. Więc tu koronki i to za chwilę. I co tu mamy? Dwa komplety tekturek takich do złożenia 3D. Oczywiście z fabryki Veny, już zauważam, że w tych pudełkach zawsze są z fabryki Veny. Chyba, z tego co kojarzę. I tu mamy podobno kwietnik. Ja powiem Wam, że mam problem z takimi wszelakimi tekturkami, bo powinny firmy dawać choćby podglądowe zdjęcie, jak to ma wyglądać po złożeniu, bo później trzeba tego szukać, tym bardziej jak tak dostajemy w takim tajemniczym pudełku, jak nie widzieliśmy na sklepie, co się z tego robi, no to jest problem później, co z tego ma wyjść, tak? Nie zawsze od razu przychodzi nam pomysł. No i wiecie, no w ogóle najlepiej jakieś instrukcje obsługi do tego, jak to składać. Bo ja mam, powiem Wam, czasami z takim problem, muszę się chwilę zastanowić. Oczywiście wcześniej czy później zawsze do tego doszłabym, ale no, ja zawsze mnie to potem zastanawia. A złożyć sobie do przodu też nie bardzo, bo potem by nie było gdzie tego trzymać, więc ja już chyba zwykle będę tak robiła, że jak będę takie zamawiać, to od razu będę drukować zdjęcie i sobie naklejać z tyłu, bo też po czasie jak to leży, to też człowiek zapomina, co zamawiał. Ale no już wiem też po filmiku Asi, że to jest kwietnik. No nie miałam takiego, ale no wydaje mi się, że jak będą takie właśnie trzy szufladki jak tutaj, to takie kwiatuszki w tym będą ślicznie wyglądać w takim boksie. Dlatego mówię, zobaczę co tam Asia wymyśli na live'ie, może się gdzieś tam zainspiruje albo zrobię z nią, zobaczymy. A to też myślałam długo, ale chyba z tego co pamiętam to był jakiś koszyk. No na razie mało z tego co widać, więc też no nie wiem jak to, może sobie poszukam po prostu tam zdjęć. Jak to wygląda. No ja mam akurat na środek boksa tego mojego z tańcem związanym inny pomysł, co tam bym chciała, ale zobaczymy. Tego mówię, też bym zrobiła dwa, bo chciałabym jednak to wykorzystać, więc może też zrobię jakiś taki kwiatowy, a po prostu to, co mi przyszło od razu na myśl, to po prostu sobie drugi zrobię i tyle. Nawet może dla mojej bratanicy, bo ona ostatnio bardzo długo przez telefon mówiła mi właśnie o wszelakich balerinach, ponieważ była przebrana na balu przebierańców za taką i po prostu mi no, mówiła i mówiła o tym zachwycona, więc tak pomyślałam, że zamiast kartki w tym roku może bym jej zrobiła
No właśnie, takiego boksa, bo to jest dziewczynka, która ma już 5 latek, więc to jest taki, będzie miała taki etap już, że przestaje już może niszczyć. Oczywiście dzieci najmłodsze też nie niszczą tego specjalnie, tylko po prostu są ciekawe i jeszcze nie mają pojęcia, że coś jest na przykład ręcznie robione, a tak myślę, że taki okres już, no wiek 5 lat, że już te dzieci doceniają takie rzeczy i już raczej nie będą niszczyć, tylko zajrzą z ciekawością i będą się zachwycać takim. I na pewno zrobi takie coś na nich większe wrażenie niż kartka. Więc pomyślałam sobie, że taki boks z wieczkiem mocno kwiatowym, z taką falbanką uroczą, dziewczęcą, gdzie otworzy i w środku będzie jakaś taka baletnica, no, że ją zachwyci. Mam przynajmniej taką nadzieję, więc jeszcze będę myśleć, ale prawdopodobnie właśnie dla niej zrobię takiego boksa w tym roku. I zobaczymy, jak to tam, czy jej się spodoba. Dlatego tak się uparłam. To jest takie dziewczęce kolorki też mi nasuwają, że to by było dla jakiegoś dziecka równie fajne. I tutaj mamy jeszcze taki zestaw różnych kart. No, to się jakoś nazywało na E. Empera? Nie wiem, teraz nie będę Wam mówić, bo nie pamiętam zupełnie. Ale to były takie też zestawy do kupienia tam od razu w Lemonie, kiedyś widziałam. Jakby tu mamy już gotowe, docięte do Exploding Boxa karty, te takie 4 czy 5. Tylko co zauważyłam, tu ten wzór jest 2, ten wzór jest też 2. Tak samo ten czy ten. Więc no, musielibyśmy sobie połączyć dwa różne. A ja akurat w Exploding Boxie lubię robić cztery identyczne, ewentualnie na środku, żeby było inne tło, ale raczej, żeby chociaż te cztery były takie same. No mnie się przynajmniej tak to podoba. A tutaj cztery takie same mamy tylko te ramki, które byłyby fajne na zdjęcia, więc myślę, czy nie zrobić tego boksa takiego, że gdzieś rzeczy nie będą gdzieś na dole w pudełku ukryte, jakieś pudełeczko będzie z małym prezencikiem, na tym baletnica i po prostu po bokach same zdjęcia, które potem może sobie nawet tam dać z tego balu, na którym była, ale to muszę się podpytać brata, czy miała jakieś zdjęcia z tego robione, bo teraz wiadomo, w tym przedszkolu jest jak jest, nie wiadomo, czy w ogóle robili takie zdjęcia, czy mieli tylko jakąś sesję i jedno duże zdjęcie, czy będzie miała co sobie włożyć, albo po prostu może mają jakieś w domu, co robili przed pójście na ten bal w takim jej stroju, może takie zdjęcia na pamiątkę i by sobie tutaj od razu dała. Więc tak się zastanawiam, muszę podpytać jeszcze, ale myślę o czymś takim. Zobaczymy, jak to jeszcze rozwiążę. Później są takie karty gotowe, żeby sobie tylko od razu dobrać może drugie tło jeszcze, na przykład te deski. I na tym już robić kartkę. Jakaś kompozycja kwiatowa tutaj duże nie trzeba, bo mamy już tło gotowe. To są po dwie takie. To są takie właśnie bardziej kwadratowe kartki. I na te takie bardziej prostokątne. Też coś takiego. I takie ostatnie. A jeżeli chodzi o te, to są takie wzory. Też można to wykorzystać na jakieś maty do albumu, też na jakieś takie mniejsze zdjęcia. Mamy gotowe rameczki. No to już jak kto lubi. To na przykład jest takie proste, więc fajne do albumu. I ostatnie to takie. Więc pudełko się tak prezentuje. Całkiem fajne, mnie się przynajmniej podoba, jestem zadowolona. No bo tak jak było na przykład ostatnio pudełko z jakąś tam farbą, z jakimiś tam bardziej szyciowymi elementami, no to cieszę się, że tamtego nie wzięłam, bo tamtym mocno bym się zawiodła, bo nie jest kompletnie w moim klimacie, w moim guście. Więc też no, trzeba się zastanowić, dokładnie sobie przemyśleć, przejrzeć, co może się w takim znaleźć, popatrzeć na te elementy, czy na pewno nie ma tam jakiejś takiej
niespodzianki, która nam się właśnie nie spodoba, no to już jest, wiecie, ryzyk fizyk, jak to się mówi. Wiadomo, że to fajnie się tak kupuje, bo mamy super niespodziankę, więc jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to jak najbardziej dla niego takie pudełko jest. Ja sobie to już teraz odłożę i Wam pokazuję te moje jeszcze małe zakupy dodatkowe do tego pudełka, które sobie zrobiłam. I ja sobie wzięłam też te różne arkusze Vintage Time. I pierwszy, na który się zdecydowałam, to był ten niebieski. Mam inne w tych kolorach, ale tego mi brakowało. A to są takie karty bardziej też z dziećmi, takimi bardziej w klimacie też vintage. I takie różne również karty. I to jest to, o czym Wam mówiłam, że się znalazło w tajemniczym pudełku. Kolejne. To właśnie by pasowało do tej nowej kolekcji baletowej, bo są takie delikatne kolorki, też kompozycje mocno kwiatowe, więc tak od razu mi się to nasunęło, że mogłoby pasować. Urocze, piękne rameczki, kompozycje kwiatowe, zegar, bardzo ładne. Kolejne to brałam sobie z myślą o tej kolekcji, bo to w sumie pasuje do tej Daydream, która kiedyś była, już jest praktycznie do dostania, ale dostałam sporo arkuszy w gratisie gdzieś tam z niej i gdzieś tam dorwałam pojedyncze, więc mam już tego na tyle, że spokojnie mogę sobie zrobić jedną czy dwie prace, więc pomyślałam sobie, że wezmę sobie to i będę łączyć i może coś fajnego z tego zrobię. Poza tym, wiecie, łapacze znów, ja uwielbiam łapacze, piękne. Muszę sobie chyba kiedyś jakiś wymyślić, zrobić, bo cudownego, coś cudownego. No i też, słuchajcie, wzięłam to z myślą o kartach ATC, ponieważ zaczęłam się tym ostatnio bawić. No jeszcze Wam nie pokazałam na kanale, ponieważ musi dotrzeć do przyszłej jednej właścicielki, bo jedna już ma, ale też czeka na tą drugą, bo ja się wymieniam z dwoma osobami, więc chcę naraz otworzyć, dlatego no nie pokażę, póki ona nie będzie miała, żeby nie psuć niespodzianki. Także zrobiłam swoje pierwsze, bardzo mi się to spodobało. I tu w tych właśnie elementach, tych takich z lemona, są bardzo często takie te karty, z których można spokojnie sobie na takie ATC choćby te różne kwiatki powycinać i sobie swoje zrobić. To nawet wygląda już trochę jak takie małe ATC. Ale pododawać jakichś różnych masek, stempli i mamy bardzo fajne takie też słodkie ateciaki, więc też pomyślałam, że może coś w tym klimacie. Tak więc stwierdziłam, że sobie wezmę tutaj, wiecie, jeszcze takie róże w pięknym fiolecie. No bardzo mi się podoba ten arkusz akurat. I kolejne to takie też roślinki. Tu nawet się te kwiaty powtarzają. Więc to myślę głównie te będą chyba takie fajne vintage. Bardzo mi się podobają. To pierwsze. I słuchajcie, wzięłam sobie jednak ten mały bloczek. Ostatnio Wam mówiłam, że nie brałam tych bloczków, bo no, albumu dziecięcego nie mam już dla kogo zrobić, ponieważ dla swoich dzieci już dawno kolekcje mam kupione, wybrane. A raczej nie mam komu póki co zrobić. Nikomu się przynajmniej nie zapowiadają noworodki, więc no nie brałam nawet większej kolekcji, bo albumu nie będę na pewno w najbliższym czasie robić. Ale później, jak wiecie, dostałam te elementy do wycięcia, przyszły do mnie, no i tak przejrzałam sobie te papiery, bo tak myślałam łączyć to z akrzonowymi, ale z drugiej strony, jak tak przeglądnęłam sobie je wszystkie, no to tam mało jest takich teł do dzieciaczkowych projektów. Bardziej są tam takie energiczne kolorki, bardziej takie właśnie vintage'owe papiery, bazowe tła, takie ciemne do męskich prac bardziej, jesiennych, różnych takich, a takich delikatnych, dziecięcych kolorów, to tam jest mało w tych bloczkach. Więc z drugiej strony, jak przyjdzie mi zrobić jakąś kartkę na szybko, czy nawet tak do przodu, do szuflady, bo wiecie, ja bardzo lubię robić takie dziecięce prace, ale właśnie nie mam komu, więc pomyślałam sobie, że po prostu jak będę chciała, no to sobie zrobię do szuflady, do przodu takie kartki, później będę jak znalazł i trochę porobię, bo Wam się na przykład bardzo ta kartka podobała, co robiłam dla noworodka, więc też mi takiego kopa dodało, żeby jednak takie kartki znowu potworzyć.
Bo teraz nie za tym. Ja od tego zaczęłam właściwie swoją przygodę ze scrapbookingiem, bo wtedy właśnie zaczęłam się bawić tym naszym hobby, jak byłam w ciąży z córcią. Więc no, na początku robiłam same takie dziecięce prace maluszkowe i strasznie za tym tęsknię, więc tak sobie pomyślałam, że jednak ten blok mały, chociaż na takie kartki sobie wezmę. Już Wam szybko pokazuję, chociaż zapewne już widzieliście teraz tą kolekcję. Ona jest taka przepiękna, delikatna. Te dzieciaczki są naprawdę słodziutkie. Dużo tutaj serwetek, tych przepięknych kompozycji kwiatowych. Od razu mamy kartki i dla chłopca, i dla dziewczynki. W sensie papiery do kartek. Więc nic, tylko tworzyć. Te pociągi też bardzo fajne. No i to mi się bardzo podoba. Śliczne, no. No, chłopczyk w kapeluszu. Po prostu cudowny. No i chyba tu od początku jest wszystko tak, bo już te gwiazdki były. Więc stwierdziłam, że biorę i cieszę się, że go jednak kupiłam. Bo na żywo to już w ogóle się ładnie prezentuje. I to jest ten bloczek, o którym Wam powiedziałam, że wzięłam. Czyli chyba ten pierwszy Wood Patterns. I też na szybko, jakby ktoś jeszcze nie widział, tu są akurat takie kwiatuszki, już bardziej do wykorzystania na co dzień. I takie spękane znowu deski dla odmiany. Tu cudne koronki. To była w jednej kolekcji, kiedyś ją już chciałam. Tu mamy taką dużą też koronkę. Również na niej można spokojnie zdjęcie jakieś sobie zrobić. Na tym tle. Takie. To jest coś, co nam się no, przyda, tak? Czy do jakichś takich prac delikatniejszych, mocno kobiecych. Te dechy do wszystkiego praktycznie. Do męskich, do świątecznych, no do różnych można deski akurat wykorzystać. To jest też fajne. I tu mamy dodatkowo jeszcze takie różne dodatki, na których możemy sobie umieścić napisy fajnie, czy też jakieś zapięcie zrobić takim w albumie. Więc to jest bardzo fajne. I oczywiście to wszystko nam się również powtarza dwa razy. Tu jeszcze z tyłu tego mamy coś takiego, takie dechy w połączeniu z koronkami. Że to jest ten drugi, druga wersja tych takich z dechami. I w końcu wzięłam sobie to. I teraz się zastanawiam, dlaczego ja to wzięłam dopiero teraz sama. Wy też się pewnie nad tym zastanawiacie. Znając mnie i moją miłość do fioletów i jeszcze turkusy przy okazji, a ten kolor również bardzo, bardzo lubię. No jakoś tak, nie wiem, kupiłam tą kolekcję z tymi książkami, a tego jakoś nie kupiłam. W ogóle o tym się też później dowiedziałam, że w ogóle coś takiego jest. Nie wiem, jak ja szukałam. Bo ja od razu wtedy wpisałam nazwę kolekcji, a nie szukałam na stronie, więc później się w ogóle zorientowałam, że do tego dechy są. Ale no, to już tak chodziło, chodziło za mną i zastanawiałam się nad tym, czy faktycznie mi to będzie potrzebne, ale zawsze, wiecie, jak braknie papierów, czy nawet do innych prac w fioletach, takie deseczki można sobie dobrać, bo cudowne kolorki, no. Jeszcze jak zobaczyłam to na żywo, to ucieszyłam się, że zdecydowałam się jednak to wziąć. I słuchajcie, tu jest taka zasada jak z tymi nutkami, że z tej strony mamy różne, naprawdę różnorodne deski, tu się sporo zmienia, ale napisy tu mamy, zależy od desek. Jeżeli mamy tutaj fioletowe deski, to tu mamy fioletowe napisy, jeżeli tu mamy niebieskie, to tu mamy niebieskie napisy i cały czas są po prostu z tej strony napisy. Czy one się różnią? Nie przyglądałam się bardzo, ale chyba nie. Więc no mówię, to mogli przemyśleć bardziej tą drugą stronę. Ale no już... I tak prawdopodobnie będę częściej korzystać z tych desek, więc to już niech tam będzie takie. Może kilka wykorzystam z tych napisów, ale no niewiele. Tu jest taka niebieska, postarzana, już zdarta decha, więc to jest bardzo fajne z takimi szarościami. Tu fiolet, ale tu się przebija taki niebieski w tle, więc też pięknie to wygląda.
tu już w ogóle, to znowu na odwrót, takie mamy bardziej niebieskie, jeszcze taki szarości zaś fiolet tak się troszkę przebić próbuje. Tu takie fioletowe, jaśniejsze, niebiesko-szare. No w ogóle fajnie będzie do różnych morskich projektów na przykład też. I to piękne. Cudowne połączenie, moje ulubione kolorów też. Turkus jeszcze bardzo lubię z różem, nie tylko z fioletem. Tu też piękne te deski. I tu chyba już jest od początku, tak? Tak, zaczynało się od tej fioletowej. No. Podwójnie. Więc to tak. Zgłosiłam się w końcu. Cieszę się bardzo, bo na żywo się prezentują jeszcze fajniej. Także mam dechy, mam nutki, mam koronki, napisy, różne vintage'owe dodatki i oczywiście dziecięcą kolekcję i pudełko, z którego będą jakieś projekty, tak jak mówię, tam będą dwa boksy. No dwa boksy chcę zrobić i jeszcze do tego myślałam o kartkach, bo tam są właśnie te takie już gotowe tła do kartek, więc na pewno jakieś kartki i szabi gdzieś będę sobie od czasu do czasu z tego pudełka robiła. Także może nawet jakiś tutorial dla Was zrobię. Zobaczę, pomyślę, jak tam czas pozwoli. I cóż, to na dzisiaj tyle. I tak to wyszło długo strasznie, jak to u mnie zresztą, jak się rozgadam. Ale myślę, że ci, co lubią mnie słuchać, to ze mną i tak będą, a też taki myk, można sobie włączyć przyspieszenie. Przynajmniej ja tak robię, jak mam mniej czasu, a chcę sobie całość obejrzeć, bo ja raczej oglądam całe filmiki, nie przewijam. Więc no, mam nadzieję, że lubicie moje takie długie filmiki, że wam tak bardzo to nie przeszkadza, ta długość. I cóż, zapraszam już Was do kolejnych filmików i życzę dużo dobrego. Pa, pa, do następnego.